Totalna kompromitacja Trzaskowskiego. Marek Jakubiak nie wytrzymał. Mocno o Tusku i migracji. Niespełnione obietnice lewicy. W dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie te tematy. 17 października Rafał Trzaskowski spotkał się ze studentami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, aby omówić obronę polskich interesów w Europie. Jego wpadka dotycząca amerykańskiej firmy Nvidia szybko obiegła internet, a wielu uznało ją za totalną kompromitację. Posłuchajcie tego. Zebrać z venture capital 100 milionów dolarów, wymyślić nowy chip, nie musząc go wyprodukować. I tak powstało mnóstwo wynalazków, choćby Nvidia, o której nikt nie słyszał, bo produkowała jeszcze 4 lata temu, w ogóle nikt nie słyszał, co to za firma produkowała chipy, które mogły wykonywać wiele czynności naraz. One były przede wszystkim do technologii optycznej, ale potem okazało się, że właśnie sztuczna inteligencja potrzebuje dokładnie tego typu układów scalonych i dzisiaj to jest jedna z najbogatszych firm na świecie. Potencjalny kandydat na prezydenta oraz były minister cyfryzacji nie popisał się wiedzą. Według Trzaskowskiego 4 lata temu nikt nie słyszał, co to jest Nvidia. Chłopie, 20-25 lat temu każdy chciał mieć komputer z kartą GeForce produkowaną właśnie przez Nvidię. I już wtedy była mega znana. Wy się macie za wykształconych i oczytanych, a nie macie pojęcia o podstawach, skomentował internauta. Według Trzaskowskiego o Nvidia 4 lata temu nikt nie słyszał. Ten facet był ministrem cyfryzacji. Podziwiam, jak można z pełnym przekonaniem opowiadać takie brednie, że nawet powieka mu nie drgnie. Oni po prostu zbierają ludzi, wsadzają do zamkniętych obozów, tam ich będą uczyć języka polskiego, już widzę, jak się go uczą. Tam się będą historii polskiej uczyć albo zawodów. Ludzie, czy w ogóle, na co my pozwalamy jako naród? 18 października Marek Jakubiak gościł w Radiu Wnet, gdzie w mocnych i dosadnych słowach wyraził swoje zdanie na temat rządu Donalda Tuska. Szczególnie ostro odniósł się do kwestii migracji i budowanych ośrodków dla migrantów. W rankingach międzynarodowych lecimy na łeb na szyję. Zadłużamy się na łeb na szyję. I o ile kiedyś mówiliśmy, że zadłużanie państwa o 50 miliardów rocznie to jest katastrofa, to Tusk rocznie nas zadłuża na 300 miliardów. No, mało tego, pieniędzy nie ma. Więc ja się pytam, gdzie to wszystko jest? Tusk mówi, że on imigrantów nie przyjmie, a 41 obozów koncentracyjnych buduje. Bo czym innym te obozy są, proszę państwa? No, zastanówcie się. Oni po prostu zbierają ludzi, wsadzają do zamkniętych obozów, tam ich będą uczyć języka polskiego, już widzę, jak się go uczą. Tam się będą historii polskiej uczyć albo zawodów. Ludzie, czy w ogóle, na co my pozwalamy jako naród? Teraz był w Europie na forum i proszę państwa, wszyscy zgodzili się co do jednego. O czym Tusk nie powiedział? O przyspieszeniu paktu imigracyjnego. Nie o likwidacji, tylko przyspieszeniu. I Tusk nie podniósł ręki w geście protestu. Więc to jest pic na wodę, fotomontaż. 50 tysięcy tychże nieszczęśników, tych darmozjadów, Niemcy przekazują Polsce. I teraz się Tusk przygotowuje, żeby to w jednym miejscu nie było, żeby to bardziej ukryć, to rozrzuca to po 40 paru miejscach. Proszę państwa, tam będzie po parę tysięcy nieszczęśliwych ludzi, którzy będą traktowali nas jak wrogów, dlatego że oni chcą być w Niemczech z rodzinami swoimi. Oni chcą być w Holandii, oni nie chcą być w Polsce, a my ich na siłę tu będziemy trzymali. I teraz tak, każdy z nich ma dostawać prawie 10 tysięcy złotych. Z jakiej paki, Tusk, pytam, no? A co z naszymi emerytami? A co z emerytami, którzy zarabiają, dostają emeryturę po 2, 3, 4 tysiące, no? Przyjeżdża taki darmozjad z Afryki i on dostaje 10 tysięcy i asystenta swojego? No przecież to jest, nie po kolei w głowie oni mają ci wszyscy ludzie, no? Naprawdę. To jak można karmić zwierzęta i dziwić się, że one nie potrafią jeść, no? Nie potrafią znajdować sobie pokarmu, no? No jak można tak robić? No to przecież każdy gajowy powie, jak to się robi. Ich trzeba nauczyć pracy, ale oni nie mają inspiracji do pracy. W ich społeczeństwach się nie pracowało. Mocne słowa Marka Jakubiaka. W kontekście słów posła liczba prawie 50 tysięcy migrantów potencjalnie odesłanych z Niemiec do Polski nie wzięła się znikąd. Niemcy mogą odesłać migrantów do Polski na podstawie unijnych przepisów i porozumień dwustronnych, a według Interii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyraża zaniepokojenie tymi informacjami. W skrócie, kraje Unii Europejskiej uzgodniły, że to państwo, w którym migrant po raz pierwszy złożył wniosek o azyl, powinno go przyjąć. Nawet jeśli wniosek zostanie odrzucony, do czasu jego rozpatrzenia migrantowi przysługują godne warunki życia. Co więcej, koszty związane z deportacją częściowo spadają na kraj, który chce odesłać tę osobę. Pierwszą procedurą jest tak zwana procedura dublińska, która dotyczy migrantów, którzy złożyli wniosek o azyl w Polsce.
ale jeszcze nie został on rozpatrzony, a sami migranci wyjechali do Niemiec. Na podstawie obowiązującego od dekady porozumienia dublińskiego Niemcy mogą odesłać takie osoby z powrotem do Polski. Drugą procedurą jest klasyczna readmisja, która dzieli się na uproszczoną i pełną. Dotyczy ona osób, które nielegalnie przebywają w Niemczech, a wcześniej były w Polsce. Procedura ta wynika z porozumienia polsko-niemieckiego. Czytamy w artykule na interia.pl. Wiceszef MSWiA odniósł się do tej sprawy, przyznając, że readmisja jest możliwa, ale zaznaczył, że jej rzeczywista skala będzie znacznie mniejsza niż prognozy przedstawione przez Interię. Odsyłanie migrantów może, a raczej na pewno przyspieszy. Niemcy coraz bardziej zaostrzają kontrole wewnętrzne, bunt wobec multikulturalizmu w krajach zachodnich narasta, a obraz potencjalnej fali migracyjnej do Polski staje się coraz bardziej wyraźny. Na koniec tego materiału przedstawiam Wam konfrontację Roberta Mazurka, który zadał pytanie przedstawicielce Lewicy Żukowskiej, odnosząc się do niespełnionych obietnic wyborczych. Gdzie moja córka może składać wnioski o dopłaty 1000 zł? Tak, już mnie pan o to pytał. Nie ma w tym momencie tego programu. Ubolewam nad tym, ale ten akurat element w tej chwili nie jest realizowany. Dobra, ja sobie jakoś poradzę. A notabene moja córka jest na tyle mądra, że głosowała na lewicę. Zośka, patrz. To będę ci teraz od 1000 zł mniej wypłacał, bo przecież dostajesz 1000 zł od lewicy, na którą głosowałaś. Także masz za swoje. Może nie była to jedyna motywacja. Być może. Natomiast finansowo w takim razie jest w plecy. To wszystko na dziś. Do następnego. Cześć.